Oj, kamerka mi uciekła. Cześć, cześć ludzie, co tam u was? Ja powiem wam, że muszę wam się trochę usprawiedliwić, dlaczego nie było odcinków, a miał być odcinek. Nie no, nagrałem sobie w piątek. A teraz to już chyba wychodzi na to, że z tydzień nie ma odcinka. Nie no, nagrałem sobie w piątek, ogólnie przed tym jak poszedłem na, że tak powiem, na miasto. I wow, tu już tu Lokis, a nie, bo to coś nie było. Dobra, nieważne, idziemy sobie na te, na pszczółki, nie? A nagrałem sobie w piątek odcinek. Ja myślę sobie, spoko, zrenderuję go, to jeszcze wrzucę przed tym, jak wyjdę na miasto. Renderuję go, potem patrzę, koniec renderowania za 0 sekund. Myślę sobie, spoko, czyli się już zrenderuje. Nichuja. Chyba 5 razy renderowałem jeden odcinek i się okazywało, że raz nawet renderowałem odcinek przez 6 godzin, który kurwa trwał 20 minut i pomyślałem sobie, że to pierdolę. Bo i mogę nagrać drugi raz. I dlatego tutaj jestem z wami. Ale na tamtym odcinku nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy, której nawet nie zauważyłem, a mogłem się tego domyślać. Wiecie, który jest dzisiaj odcinek Berufsa? Jest kurwa setny odcinek Berufsa. Ja zacząłem nagrywać tego Berufsa. Znaczy, bo kiedyś to ja to inaczej nazywałem, tak? Ale koniec końców zrobiłem tak, że wszystko ponumerowałem i zrobiłem powiedzmy takie te... no tu nie ma... Tu nie ma jednak miniaturki, ale tak to wszystko, prócz no może kilku, ma swoje miniaturki. O Boże, jakie żałosne logo, ja pierdolę. Znaczy, Boże, no logo, miniaturka. Pierwszy odcinek, 2 lata temu. Kiedy to było? 29 grudnia 2016. To jest 2,3 miesiące temu. Przepraszam, 2 miesiące. Kurwa, 2 lata, 3 miesiące temu. Kontynuuj tylko to serię i będzie git, spoko. I raczej kariery na tym YouTubie to ja nie zrobiłem. Trochę na własne życzenie. Kurwa, pomyślcie sobie, ja nagrywam na YouTubie już jakieś pierdolone 3 lata. I mam 1000 subów. Gadam jakieś mądre rzeczy, ale i tak się nie wybije. Nie ma takiej opcji. Nie, no ja też dużo rzeczy robiłem złych, mianowicie nie odzywałem się, mianowicie nie nagrywałem i to też można tak powiem wam naciągnąć. No nie, zapomniałem, że tutaj mnie mogą pobijać. Nie, na pszczółki sobie pójdziemy, bo byłem przed chwilą na koboldach, a poza tym na koboldach nagrywanie by wyglądało tak. Siema, nagrywam. Pół minuty, no to czekamy aż się zrespiał kowalny. No a na pszczółkach to sobie przynajmniej pochodzimy i tak dalej. Co wam mogę powiedzieć, że dzisiaj jest wtorek, a ja od poniedziałku mam chyba 5 ofert pracy. I tak jak przez pewien okres czasu tam praktycznie nie było żadnego odezwu, whatever, to od wczoraj ja tylko odbieram telefony i mówię, no tak nieaktualne bardzo, bo ja już badania robię i tak dalej. I powiem wam szczerze, że aktualnie robię badanie do pracy, gdzie będę mógł jeździć na delegację do Warszawy, co oczywiście by mi odpowiadało. Przemyślałem to wszystko. Jeśli wiecie, nie mam jakiś... Ej, czy oni mnie nie zabiją? One mogą mnie zabić, czy nie mogą? Nie zabiją mnie, spoko. Jak sprawdzić na Berufsie, czy coś cię nie zabije? Przejdź po prostu koło tego. Nawet kochanka nocy by mnie to ubiła. Jakbym ją znalazł. Chociaż nie wiem, czy nie... Minus 50 leveli do tyłu nie widzi się herosów. Nie wiem, mi się wydaje, że może tak być, może tak nie być, nie wiem. Co wam mogę powiedzieć? No i jakoś to moje życie idzie ku lepszemu. Doszedłem do wniosku, że jednak patrzeniem w przeszłość nic już nie zdziałam i tak naprawdę, no nawet jeśli bym bardzo chciał, to tak naprawdę nic już nie naprawię. I nic nie mogę z tym zrobić i trzeba iść do przodu, a uważam, że nie jestem głupim człowiekiem i mogę sobie oczywiście w życiu dać radę. Możliwe, że będzie lepiej jak w przeszłości, możliwe, że będzie gorzej, ale patrzenie w przeszłość tak non stop i rozczulaniem się nad sobą, no nic nie osiągnę. Dlatego trzeba stawiać kroki coraz dalej i tak właśnie robię, chodzę cały czas na basen. Dzisiaj jeszcze nie byłem, zwykle na basen jeżdżę jakoś 12-13. Robię sobie po 30 długości i tyle. Czasem gdzieś tam wyjdę na miasto.
czy coś, ale jak ogólnie, no tak jak mówię, jak już zrobię te badania i będę mógł od jakoś poniedziałku, myślę, pracować, to wpadnę w taki fajny rytm pracy i, rzecz, i ten czas ogólnie, który mam wolny, nie będę go marnował na głupoty. Ej, czy tutaj jest tak mało mapek? Czy coś się zmieniło? A nie, bo ja wszedłem tutaj. Dobra, nieważne. Wiecie, i wtedy wpada się w taki rytm pracy, że tak jak teraz na przykład mam wolny czas i tego czasu czas mógłbym spożytkować w chuj produktywnie, ale się po prostu nie chce, to ja przynajmniej jestem takim człowiekiem, że jeśli pracuję i tego czasu mam mniej i mam mniej do dyspozycji, to ma jeszcze większą motywację do tego, żeby ten czas poświęcić, mimo że byłbym w chuj zmęczony, to bym go rozdysponował, a tak to czasem ten czas marnuje niestety. Więc praca to nie jest tylko pieniądz i wypłata, ale tak naprawdę no, uszlachetnia człowieka i moim zdaniem praca niesie za sobą dużo wartości. I powiem wam, jeśli wy będziecie w takim wieku jak moja babcia, która na przykład niedawno przeszła na emeryturę i ona niby teraz się cieszy z tego, że przeszła na emeryturę, ale no może ona powiedzmy jest takim powiedzmy wyjątkiem, tak? Ale są ludzie, którzy jak przychodzą na emeryturę, czy to właśnie nawet na wcześniejsze emerytury, tak jak w wojsku czy w policji, to ciężko im się odnaleźć w życiu, bo jeśli na przykład, a już nie mówię o takich przypadkach, gdzie powiedzmy taka osoba, która jest emerytem, nie posiada dzieci, nie posiada żony i nie ma nic tak naprawdę, to co ona sobie, kurwa, psa kupi i będzie go wyprowadzała 24 godziny na dobę? No nie, jak masz jakieś zajęcie, masz jakąś, nie wiem, działkę, czy ktokolwiek lubi jakoś tak aktywniej spędzać czas, to spoko, tak? Ale siedzeniem tak 24 godziny przy telewizorze i oglądanie Pierwszej Miłości, czy jakiejś kurwa M jak Miłość, czy jakichś Miodowych Lat i w kółko tych samych odcinków i to już takie ogłupianie człowieka. Więc uwierzcie mi, praca daje bardzo dużo korzyści. Oczywiście pieniądze też są ważne, ale możecie też wyciągnąć dużo wartości z samej pracy. I to jest naprawdę prawda, prawda, prawda. O czym ja jeszcze miałem pogadać? To jest bardzo dobry temat. Że życie... Boże, ja już kurwa wpadam w takiego filozofa. Nie, moim zdaniem i trochę osób wam też pewnie, mi pewnie by przyznała rację, że życie jest jak parabola, że czasem w swoim życiu masz takie powiedzmy wzloty i upadki. Jednak najbardziej przykre jest to, znaczy przykre, ja akurat nie mam tego problemu, bo ja znam ludzi, którzy są naprawdę oddani, są naprawdę w porządku i zawsze w każdej chwili potrafili mi pomóc. I tak naprawdę to jedynie jakieś miłości to były moje rozczarowania i powiedzmy wbite noże w serca, coś takiego. Ale na znajomych się nie przejechałem nigdy, no przynajmniej nie jakoś bardzo, tak? Wiadomo, że ktoś ci powie spierdala, a ty powiesz mu elo i tyle, tak? Ale przynajmniej w moim otoczeniu, w moich znajomych, których posiadam, wyglądało to w ten sposób, że jeśli jakaś osoba ma powiedzmy gorszy czas, gorszy okres i tak dalej, to po prostu się tej osobie pomaga jak może i to też jest taki feedback, że jeśli ty potrzebujesz pomocy, to ludzie cię nie zostawią i nie wyśmieją, tak? A bardzo dużo znajomych można zweryfikować poprzez to, no nie bez powodu jest ogólnie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie chodzi o biedę materialną, tylko właśnie o taką bardziej emocjonalną. I to jest bardzo fajne uczucie, jeśli rzeczywiście jesteś w takim dołku, a potem patrzysz, że ktoś chce ci pomóc, tak? Kiedy ta osoba jest w jakimś dołku, to tak samo będziesz chciał raczej pomóc tej osobie ze względu na to, że osoba pomogła tobie. I tak. I powiem wam, że wielokrotnie dochodziłem też do takich wniosków, że czym tak na... Boże, kurwa, jest... ja nie mogę się śmiać z siebie, bo ja gadam tutaj jakieś filozoficzne rzeczy, które niektórzy by mogli uznać, że ej, co ty tam wiesz, ile ty masz lat, gówno tam pierdolisz jakieś głupoty oczywiste czy coś takiego. Może i oczywiste, ale dla niektórych może nie oczywiste, ale po prostu jeśli mam taką opcję i robię to w sumie już od do 3 lat, siedzę i albo udaję głupa i po prostu mówię, jaki to ja nie jestem zajebisty, albo coś takiego, tylko że to jest pełna ironia. Albo po prostu gadam jakieś bardziej merytoryczne tematy. I ludzie, są jacyś ludzie, którzy to słuchają, to dlaczego nie? Dobra, ale ja się po prostu nie mogę przestać śmiać z siebie. Nie, powiem wam szczerze tak. Żeby was nie ukłamać. Pochodzę ogólnie z rodziny, która jest dosyć wpływowa. I mógłbym tak naprawdę mieć bardzo dużo rzeczy, których nie chcę.
Dlaczego ich nie chcę? Ze względu na to, że masz dwie drogi życia, powiedzmy. Możesz iść drogą samodzielną, którą raczej idzie większość osób, bo no, powiedzmy też standardy finansowe w Polsce nie należą do jakichś najbardziej wybitnych, tak? I większe raczej jest rachunek prawdopodobieństwa, że urodzisz się w rodzinie mniej majętnej i tak dalej, która ma mniej wpływów, czyli po prostu takich szarych ludzi, tak mi się po prostu wydaje, że jest większe prawdopodobieństwo. Ale nieważne, jakie by było prawdopodobieństwo, to już zacznijmy po prostu o tym rozmawiać. Dobra, może przejdziemy sobie na... Mnie akurat na przykład nikt nie pytał o zdanie i po prostu urodziłem się w takiej, a nie innej rodzinie. Urodziłem się jako jedynek. Urodziłem się jako osoba, która dla wielu, kiedy zobaczy, że ja na przykład kupiłem sobie, nie wiem, samochód, czy kupiłem sobie po prostu zegarek, na który na przykład, który dostałem po prostu, tak? No, zegarek akurat dostałem, ale jeśli powiedzmy kupiłem sobie, nie wiem, jakiś kurwa dresik, czy coś takiego, już tam mówię takie głupoty, tak? Jeśli sobie coś kupiłem, to od razu pomyślą na ciebie i ocenią ciebie, jesteś kurwa bananem. Wypierdalaj. I tak naprawdę nikt się nie spyta. No okej, okay, może on jest z takiej rodziny, ale może on zarobił na to sam? A druga osoba powie XD. I na tym w sumie wiele takich płytkich znajomości może się skończyć. Bo człowiek oceni ciebie tak naprawdę, z jakiej rodziny jesteś, co mógłbyś mieć, ale i zakłada od razu scenariusz, nie no, jak jest jedynakiem, to on na pewno korzysta z tego. No, powiem wam, niestety nie. Do 18 roku życia może zawdzięczałem coś tam rodzinie, ale na dzień dzisiejszy starałem się wszystko, czy to właśnie pracę, czy to właśnie na samochód, czy to na jakieś małe rzeczy, starałem się właśnie robić to wszystko sam, tak samo sam, że wyjechałem ogólnie za granicę i sam na siebie zarabiałem i tak dalej, bo wolałem się po prostu usamodzielnić. Mimo że nie musiałem tego robić, to jednak chciałem, ze względu na to, że widziałem ile, że no jednak wchodzę w takie dorosłe życie i powiedzmy takie umiejętności, czy właśnie takie postrzeganie świata, czy po prostu taka po prostu nawet głupia wartość pieniądza, no jednak w życiu może pomóc. I poza tym nawet mógłbym coś dostać od rodziny, ale to wszystko ma swoją cenę. To jest też bardzo ważny argument. Niby dostajesz coś za darmo, ale jak się czasem mówi, przy rodzinie wygląda się najlepiej na zdjęciach. No i ciągnąc dalej ogólnie ten temat, to można by było... To są niektórzy ludzie, którzy by pomyśleli, a bo ty miałeś pieniądze i tak dalej i mógłbyś mieć wszystko. Jeśli tak uważasz, to ja ci powiem, że tak nie uważam. Nie, szczerze tak nie uważam, bo... Pieniądze ci nie dadzą wszystkiego. Okej, pieniądze mogą ci bardzo pomóc. Pieniądze mogą podbudować twojego kurwa małego pindola, czy coś takiego. Ale za pieniądze nie kupisz bardzo wielu bezinteresownych rzeczy, jak właśnie bezinteresowną pomoc. Za pieniądze możesz kupić kurwa seks, możesz kurwa kupić coś takiego, ale nie kupisz takich podstawowych rzeczy jak przyjaźń. Nie kupisz takich podstawowych rzeczy jak miłość, i to szczera miłość, a nie miłość do pieniądza. I powiem wam, to są może małe słowa, które nic nie znaczą, ale dla mnie znaczą dużo, bo akurat w moim życiu pieniądze nie dały mi dużo szczęścia, bardziej po prostu zniszczyły wiele rzeczy. Jednakże sam ogarnąłem się w tym wszystkim i staram się nie patrzeć już na pieniądz jako najważniejszej wartości na świecie, która jest nad wszystkim. A kiedyś taki byłem. Kiedyś myślałem, że mając właśnie pieniądz i tak dalej, to mogę wszystko. W świecie XXI wieku to tak, za pieniądz mogę wszystko. Za wszystko, co materialne, za wszystko, co płytkie, tak. To mogę wszystko dostać za pieniądz. Ale są rzeczy, których nie dostanę za pieniądze. I tego się chcę trzymać. Dlatego czasem po prostu nawet myśląc sobie, okej, okay, wiecie, co mi najbardziej tak naprawdę ostatnio dało dużo do myślenia? Jestem ogólnie osobą, która powiedzmy, no kurwa, no jestem osobą na YouTubie i tak dalej. Spoko, nie? Jestem osobą, która coś tam robi, te bity i tak dalej, robi to dla siebie i ogólnie czasem to tam upublikuję na TikToku, żeby ktoś sobie przesłuchał i spoko. To się nagrywa w ogóle? Tak, się nagrywa. No i czasem zrobię coś takiego. I załóżmy sobie, są dziewczyny, które mnie zlewają. Załóżmy, hipotetycznie, nie? Nawet jeśli tak jest, to tam chuj. Nie, ale dajmy sobie taki przykład. Są dziewczyny, które cię zlewają. I wyjebane jajce. Załóżmy, minął 2-3 lata.
A potem się okazuje, że te same dziewczyny, kurwa, będą chciały od ciebie autograf na twoich koncertach i nagle będą się tobą interesować. I właśnie chodzi o to, że przez pieniądze, przez właśnie sławę, czy to właśnie władzę, nastawienie człowieka można zmienić co do siebie, jednakże to nie będzie szczere nastawienie. A może nawet jeśli będzie szczere, to przynajmniej w odczuciu takiej osoby, która jest już nad, na pewno nie będzie. Bo taka osoba będzie właśnie pamiętała, że w tą osobę nikt nie wierzył, że w tą osobę tak naprawdę wyśmiewali nawet. A jednak ta osoba czegoś osiągnęła, a teraz te osoby próbują się z nią kumać? Tak o, troszkę. Wiem, że gadam może dużo kolokwialnych rzeczy, ale myślę, że rozumiecie troszkę moje słownictwo. Więc już jestem jednak, powiedzmy, dzieckiem 21. Znaczy nie, w sumie ja się urodziłem jeszcze w tamtym, więc 97 rocznik, to ja jednak nie jestem jeszcze aż tak bardzo zachrypnięty. Akurat ludzie, którzy urodzili się, powiedzmy, w moim roczniku, to mają dużo wspólnego tak samo z lat wcześniejszych, jak i no z tych nowinek technologicznych, powiedzmy, z XXI wieku, więc to też nie jest taka pełna izolacja na XXI wiek. I tyle. Nie, ale bardzo chciałem powiedzieć właśnie o tym, co czuję odnośnie sławy, pieniądza i tak dalej, bo to są właśnie ważne rzeczy dla mnie. Jeśli do kogoś to przemówiło, to naprawdę się będę cieszył, bo naprawdę weźcie sobie to do serca, bo pieniądze mogą wam dać wszystko. Może powiem tak, w Warszawie jest ogólnie taki styl życia, że tak naprawdę usłyszeć szczerość, czy usłyszeć tak naprawdę jakąś bezinteresowną pomoc, czy coś takiego, żeby po prostu człowiek z czystym sercem do ciebie podszedł i się zapytał o to, czyli po prostu miał empatię w sercu, tak? To jest rzadkość, bo w Warszawie to bardziej ludzie po prostu gonią za pieniądzem. No, głównie gonią za pieniądzem, tak? I wszystko się dzieje tak szybko. Tak jak ogólnie. O, wiecie co, Badu sobie założyłem. I wpierdoliłem fajną fotkę i jest fajny. Ej, właśnie, może sobie ustawię nowy awatarek na YouTubie. Ale to jeszcze nie teraz, bo ten awatarek to ma chyba z 2 lata. To trochę długo. O, jeśli uważacie, że mam zjebany charakter, to możecie mi to powiedzieć, bo wczoraj mi to jedna osoba powiedziała. Co wam jeszcze miałem powiedzieć? TikToka sobie założyłem, ale to chyba już wcześniej mówiłem i wrzucam sobie tam jakieś głupie filmiki. I właśnie chciałem zobaczyć. To był taki trochę eksperyment, tak? Wrzuciłem sobie ogólnie parę nagrań, gdzie była, powiedzmy, taka gra słów ogólnie w użyciu muzyki i pewnych cytatów z muzyki, przy użyciu jeszcze, powiedzmy, mnie jako aktora w klipie, czyli na przykład był klipek z. Znaczy klipek, była muzyka z. Zacytuję wam. Nie przeszedłbyś kilometra w moich butach, a ja tam w butach jestem, kurwa, w łapie i tam ogólnie coś tam mówię, nie? I chciałem zobaczyć, co się bardziej przebije. Czy coś takiego głupiego, czy film, gdzie pokazuje własne bity, które nie są takie złe. To się okazało, że na tych głupich klipkach miałem po 500 tysięcy. Boże. Po 500 000 wyświetleń, a na moich bitach miałem po 30. Więc. No ale jednak żyjemy w takich czasach, że właśnie płytkie rzeczy się przejmują. Kto ci tam kurwa chce słuchać o tym, co siedzi człowiekowi w głowie? Kto chce kurwa w ogóle słuchać, co masz do powiedzenia na jakieś ważne tematy, czy chcesz komuś przekazać jakąś, powiedzmy, wiedzę? Chuj tam kurwa, robimy pato. Najlepiej to. Znaczy ja sam kurwa też, jak byłem gówniakiem jeszcze, to robiłem głupie rzeczy na YouTubie, ale chyba już tego troszkę wydoroślałem. Znaczy i wydoroślałem, i nie wydoroślałem, bo ja przy znajomych i tak. Czasem jestem takim pojebanym człowiekiem, ale po prostu jestem sobą. Czy ja tak naprawdę sam nie wiem, jaki ja jestem. Czy ja jestem sobą, kiedy ja jestem taki poważny i nagrywam na YouTubie, czy jestem sobą, kiedy odwalam duże rzeczy. Czy to nie jest taki może bunt młodego dorosłego, czy coś takiego. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. No, ale w każdym bądź razie czeka mnie bardzo dużo badań w piątek. Chyba psychologicznych, na wzrok, na urolog, chyba nawet kardiolog mnie czeka, prześwietlenie płuc. No, to będzie grubo. I tak to się będzie. Chodziło do pracy,
Tak to się będzie wracało z pracy, tak to się coś nagra na YouTubie i tak to się może jakoś dziewczynę pozna, fajną. Nie, powiem wam szczerze, że idzie poznać fajne dziewczyny i to też nie jest tak, że jeśli dziewczyna ze mną zerwała i ogólnie się rozstaliśmy, to że jest to koniec świata, bo można poznać fajne dziewczyny. Oczywiście to nie jest tak, że nie wiem, poznajesz pierwszą lepszą dziewczynę i się okazuje, że ona ci podpasuje w 100% z charakteru, tak? Tylko tak naprawdę no, trochę trzeba przejść. No bo ciężko jest tak naprawdę. Nie, no ogólnie powiem wam tak. No są ludzie, którzy mają powiedzmy nawet, no już mówiąc nawet o samym wyglądzie, tak? Mają jakiś ideał powiedzmy dziewczyny. Jednakże spójrzmy na to z tej strony, kto znajdzie dziewczynę, która podpasuje mu w 100% taki ideał. Jeśli ma ścisły ideał, a już dokładając do tego charakter, sposób bycia, wiele, 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 wzrost i tak dalej, dużo rzeczy. Więc tak naprawdę można znaleźć sobie powiedzmy kobietę, która będzie dla ciebie bliska ideału, ale już chyba takiej, która ci w 100% podpasuje, to nigdy nie znajdziesz. A poza tym nie byłoby się o co kłócić. Jeśli osoba by była idealna. Ale czasem jest też tak właśnie, że przeciwieństwa się przyciągają. No ja na przykład tak miałem, że byłem z dziewczyną, która była w 180 stopniach przeciwna mnie. Ale już nie będę o tym gadał. No, także wiecie, wariaty. Ale zobaczyłem jedno, że większość ogólnie fajnych dziewczyn to jest z Warszawy. Znaczy, bo ja mieszkam ogólnie 80 km od Warszawy, nie? I wszystkie jak patrzę z Siedlec, to tako, 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 a z Warszawy to bardziej. Ale szczerze, tak właśnie myślałem, żeby na przykład nie zmienić otoczenia, bo teraz będę ogólnie pracował w delegacjach do Warszawy. I będę pracował, normalnie będę 5 dni w tygodniu, tam będą mi hotel musieli ogarnąć i tak dalej. I będzie spoczy, nie? Jednakże myślałem o tym, żeby się w przyszłości może tam nie zaklimatyzować. Żeby właśnie od przyszłego semestru na przykład na studia nie iść wreszcie. Dużo błędów w moim życiu. Żeby od przyszłego semestru nie iść właśnie na studia, które będą mogły mi pomóc w życiu i po prostu zająć się głównie sobą i już nie patrzeć tak naprawdę na drugą osobę. Bo dużo błędów w życiu popełniłem ze względu na to, że patrzyłem na to nawet nie co ja chcę, tylko właśnie próbowałem troszkę za bardzo iść na kompromis i to na taki kompromis na siłę, gdzie druga osoba raczej tego kompromisu niekoniecznie często chciała. Ale dobra. No, więc tak jak mówię, trzeba się czasem chyba zająć życiu sobą, a na pewno nie. A na pewno jedno. Na pewno wiem jedno. Na pewno nie można realizować. Nie, kurwa, pierdolę go po tym. Na pewno nie można rezygnować z własnych marzeń bądź rzeczy, które cię satysfakcjonują i nie są jakieś toksyczne dla ciebie. Tak jak w pewnym sensie ja też nie chciało mi się i tak dalej, i były etapy w moim życiu, gdzie powiedzmy, no nie zrezygnowałem, ale. Były okresy, gdzie nie nagrywałem nic na YouTubie, a była to rzecz, która mnie bardzo cieszyła i bardzo satysfakcjonowała, że mam okazję się wygadać. No, to tyle. Nie, no przejdziemy sobie jeszcze troszkę. O, 40 level wbiłem. Będzie można sobie przedmioty założyć zaraz. Pójdziemy. Ile to już trwa? O, będzie długi odcinek. No ale w sumie setny, więc tam wiecie, happy birthday do you, podrap mnie po chuju, coś takiego. Nie, ja ogólnie może jestem inteligentnym człowiekiem, czasem mam po prostu głupie teksty, czasem mam ogólnie głupie odpały, ale tak ogólnie to wydaje mi się, że nie jestem jakimś debilem, który nie potrafiłby zrobić z pudełka po zapałek. No, wychodzi właśnie, że jestem debilem, jeśli chodzi o moje słownictwo. Nieważne. Nie, powiem wam, że ogólnie ja może kiedy gadam, tak gadam, 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 to zdarzy mi się przejęzyczenie. Jednak jeśli chodzi o moje słownictwo, to uważam, że jest ogólnie na wysokim poziomie. A już na pewno w pisowni. W pisowni to naprawdę jest, jak ja zrobię jakiś błąd, czy po prostu napiszę, nie wiem, dajmy na to na pewno oddzielnie, to ja już taki wstyd w oczach mam, ja pierdolę i ja się poprawiam i ja tam przepraszam, że zrobiłem błąd, a osoba mówi do mnie, ej, ale nic się nie stało, mordo. Wiecie, co mnie bardzo nauczyło słownictwa? I ja mogę wam to powiedzieć w 100%. Kurwa, ta pierdolona gra. Ta jebana gra nauczyła mnie takiego słownictwa, tak nauczyła się szczycić ogólnie słownictwem, że używam tego do dzisiaj. I tak jak wcześniej używałem tego bardziej w pisowni, to teraz właśnie przerzuciłem to właśnie na mowę. Gdzie rozmawiając z drugim człowiekiem możesz go
skoczyć często elokwencją, czy właśnie słownictwem oraz sposobem, w jaki sposób... No dobra, no kurwa, ja tu już nie świecę. Ale najlepiej to działa ogólnie w realu, kiedy masz jeszcze kontakt wzrokowy z daną osobą. Jeśli możesz tą osobę oczarować, obajerować, normalnie wiecie, tam normalnie bajerka, gitarka i tak dalej, oczko puścisz. Takie małe aspekty, a naprawdę potrafią wpłynąć na to, czy człowiek ci zaufa, bądź nie. Ja akurat nie stosuję tego zbyt często, najczęściej robię to w dwóch przypadkach. Wiesz jakich? Wiecie jakich? Pierwsze to jest dziewczyny, drugie rozmowa o pracę. A wiecie, co jest najlepsze? Ja wczoraj poszedłem na rozmowę o pracę w dresie. Nie chciało mi się przebierać. Dało się? Dało. Wszystko się da. Tak jak na przykład często oszuści, na przykład, czy jacyś ogólnie złodzieje, często właśnie zakładają jakieś garnitury, żeby wyglądać bardzo mile, sympatycznie i kulturalnie, gdzie pozory bardzo często mogą mylić. Nie żebym ja specjalnie założył dresik i nie myślał o mnie, że jestem jakimś debilem, tylko no, nie chciało mi się przebierać. Bo nawet nie wiedziałem, że zostanę przyjęty wczoraj. I to też było takie... To była śmieszna sytuacja. Może wam kiedyś opowiem o tym, w jaki sposób to było. Ale no cóż, no, na pewno by była jedna osoba. I ta osoba, jeśli to ogląda, a spodziewam się, że to ogląda, pomyślałaby: ej, bo ty, Dominik, to sam sobie nic nie dasz w życiu, rodzina ci musi pomagać. To ja ci powiem nie. Właśnie załatwiłem sobie to sam. I tak cię, kurwa, nie będą pytać o to, kto ci to załatwił, czy sam to zrobiłeś. I tak cię ocenią. I tak będzie zawsze. Człowiek cię będzie oceniał zawsze. Jednakże, który człowiek się spyta ciebie, jaka jest prawda? Praktycznie żaden. XXI wiek mnie przeraża, naprawdę. Dobra, wiecie co, mordy? Ja będę zwijał. Jak coś, to wiecie. Coś tam się... Mam nadzieję, że mi kurwa zrenderuje ten odcinek. Setny odcinek, ogólnie naberów się, spoko. Kolejne 3 lata. Kurwa, jak ja zaczynałem, to miałem 19 lat. Jak ja teraz mam 22 lata rocznikowo. Chce mi się kurwa płakać. Dobra, siema.